biuro konstrukcyjno-technologiczne, to już jest 25 osób. Mamy zakontraktowanych na ten rok około 95 autobusów, dokładnie 95 autobusów. No i jest poza mną jeszcze najnowsza wieść, pan Paweł Dadej, to jest członek zarządu. Nowy członek zarządu. I tyle tych wieści nowych z Ursusa. Trochę pozostając jakby w tej tonacji narzekam, to bardzo dobrze, że mój poprzednik to tak wprowadził, ponieważ budowa tego naszego autobusu wodorowego także obfitowała w takie bardzo i najrozmaitsze problemy i było nam rzeczywiście z tym autobusem bardzo pod górkę. Ale może wróćmy do... w ogóle to chcę powiedzieć tak, że ponieważ parę tutaj uwag zostało wygłoszonych przez mojego ciągłówcę, to ja w ogóle przygotowałem bardzo krótką prezentację, ale dzięki temu będzie jeszcze krótsza. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o autobusy wodorowe? Marka, krótkie rezumę. To dzisiaj można powiedzieć, wszyscy powtarzają jak mantrę, że mamy zasięg około 400 km, możemy zaoferować, że jest dzięki temu elastyczność w zakresie planowania linii, że wodór tankujemy szybko, od 15 do 20 minut, nie tak szybko jak paliwo ciekłe, o tym wspominał dr pan Brzezuc, ale w stosunku na przykład do tankowania elektrycznego, w cudzysłowie, to jest bardzo szybko. No i że to jest autobus zeroemisyjny, to wiemy, chociaż turyści powiedzieliby, że jeśli ten wodór pochodzi na przykład z procesu elektrolizy, prawda, to tam po drodze mamy elektrykę, wcześniej elektryka pochodzi z węgla, prawda, i w rezultacie mamy też, niestety to nie takie czyste, ale przyjmijmy, że mówimy o autobusie, który jest eksploatowany w jakimś miejscu i tam jest czysto. Autobus praktycznie zmieści się nam w wymiarach standardowego autobusu, poza być może jednym parametrem, to znaczy wysokość, a wynosi ona tu niestety aż 3490 mm, co może być problemem w pewnych miejscach, gdzie są niskie wiadukty, niskie zawieszone elementy konstrukcyjne itd. itd. Zabiera przyzwoitą ilość 75 pasażerów, co przy dzisiejszych standardach, jeśli chodzi o wygodę podróżowania, jest taką, można powiedzieć, ilością prawie standardową. Od wewnątrz różni go od autobusu standardowego to, że ten element ten widocznie po tylnej lewej stronie, czyli tam wyrasta nam tutaj, a tutaj na schemacie to widać, wyrasta nam taka wieża. No ta wieża oczywiście nie jest wysoka, w związku z tym osoby, powiedzmy, klaustrofobiczne nie mają tutaj z tym problemu, ale jednak jest to jakaś przeszkoda i także oczywiście przeszkoda w zagospodarowaniu wnętrza. Na zewnątrz natomiast, widać wyraźnie, prawda, że to jest inny autobus, nawet od elektrycznego. W przedniej części ma wylokowane butle, tutaj za tą przysłoną, tutaj mamy, tam są ulokowane i baterie, prawda, i za tą osłoną i baterie, i klimatyzator, etc. I na zwisie tylnym mamy tutaj układ chłodzenia. Układ napędzowy jest zrealizowany dzięki osi portalowej z silnikami elektrycznymi w piastach kół. To znane rozwiązanie już teraz dzięki samej firmie, bardzo w Polsce popularne oczywiście, jeśli chodzi o informacje. Baterie trakcyjne firmy BMZ, to są baterie NMC pojemności 75 kWh, przepraszam, no i generatory wodorowe. Tak, a tutaj widać taką rysunek, który pokazuje, znaczy ten slajd, który pokazuje, jak to przestrzennie jest zorganizowane. No, a tutaj schemat. Pewnie większość z Państwa znamy, prawda, taki pokazujący, że mamy najpierw wodór, surowiec, który przekształca się w ogniwie paliwowym na elektryczność, potem
w zależności od potrzeby albo ratuje akumulatory, albo równolegle z nimi zasila silniki elektryczne. Te główne komponenty, z głównych komponentów to jest to ogniwo paliwowe, ono ma 60 kW, napięcie w granicach od 160 do 300 V, bo potem jest podbijane w takim przetwornicy na też nominalne 600 V, które jest potrzebne do ładowania baterii i zasilania napędu. Producent deklaruje sprawność powyżej 50% przy takich nominalnych, standardowych, znaczy nominalnych znamionowych warunkach pracy. Oczywiście ona może spadać poniżej tych 50%, jeśli z różnych powodów ta praca jest tam niestabilna, o czym zresztą za chwilę. No i trwałość też porównywalna do tego, co oferuje konkurencja tej firmy Hyrum, która jest dostawcą, mianowicie 20 tysięcy godzin. Dwa słowa na temat tego silnika. To jest bardzo innowacyjne, nowoczesne rozwiązanie. Myślę, że także bardzo o dużej sprawności. Nie mieliśmy jeszcze, znaczy odpowiem za chwilę, okazji w pełni sprawdzić tej sprawności, ale takie wstępne pomiary pokazują, że jest nieźle. No i tu się zaczyna tu się może zacząć ten lament, prawda, mianowicie zbiorniki wodorowe. Chcę powiedzieć tak może, że myśmy jako ludzie przystąpili do tego projektu bez wczesnego przygotowania, a na przykład z oświadczeniami w autobusach wodorowych, prawda? To był taki trochę skok na głęboką wodę. Jeśli korzystaliśmy tylko z doświadczeń naszych partnerów. No i w pierwszym podejściu jednym z tych partnerów był dostawca tego magazynu, czyli tych zbiorników wodoru. Dostawca, który miał duże doświadczenie w zakresie zbiorników mniejszych, na przykład dla samolotów osobowych, jakichś wozów dostawczych. A to była dla niego pierwsza praca. Wykonał te zbiorniki, ale niestety mimo bardzo długich, żmudnych prac korekcyjnych, modyfikacyjnych itd., nie udało mu się uzyskać pełnego certyfikatu homologacyjnego. To znaczy część, 80% tych wymagań spełnił, prawda, 20% nie. No i pozostawił nas dużym problemem. Ten problem spowodował, że musieliśmy na gwałt szukać, tak powiem, jakiegoś innego dostawcy, znaleźliśmy go. Trwało to trochę, to spowodowało około półroczne, tak powiem, to nie był to przestój, prawda, ale mogliśmy ten projekt zakończyć wcześniej, ale zbiorniki już są, posiadają wszelkie certyfikaty, w maju będą zamontowane na autobusie, natomiast, żeby nie tracić czasu, wszystkie testy, prawda, które miały sprawdzić układ napędowy, działanie tych urządzeń elektromagnetycznych, energoelektrycznych, sprawdzić ich działanie, zostało wykonane na butlach zastępczych, prawda? Także ten autobus był testowany, mimo że nie mieliśmy jeszcze butli docelowych. I tutaj dwa słowa na temat tego, o czym tu Pan już wcześniej wspominał. To jest ten element tego elementu, prawda? Że właściwie dzisiaj wyprodukowanie autobusów, znaczy w ogóle powołanie do życia takiego autobusu, nawet w prototypowej wersji, to jest droga przez mękę, bo praktycznie nie ma tego wodoru, o czym Pan już mówił. Wodór jest dostępny, ale tylko w tej wersji niestety czterodziewiątkowej, czyli ten poziom czystości tego wodoru to jest o 1/9 mniej niż to, co wymaga nasz producent tego ogniwa wodorowego. No i wszystkie testy wykonaliśmy niestety, prawda, na tego typu wodorze. Muszę powiedzieć, że nawet poszukaliśmy w internecie, w innych źródłach, no wygląda na to, że tutaj w tym 5-9 wodorze po 10 tych cząstek na milion może być innych niż wodór, prawda? Jeszcze gorzej wygląda, kiedy rozłożymy je, te limity rozłożymy na poszczególne pierwiastki typu na przykład azot, który tam jest niebezpieczny, prawda, czy inny. Zatem próby były wykonywane tylko na takim wodorze. Co więcej, kolejny problem to jest taki, że dostępny w Polsce jest gaz tylko w wiązkach 200 atmosferowych, a my potrzebujemy 350, żeby ten autobus mógł rozwinąć skrzydło. Także i
żebyśmy mogli ocenić w sposób obiektywny, prawda, jaka jest jego rzeczywista, tak powiem, wartość, jeśli działa na to. No i teraz jest problem. Trzeba z tego, z tych 200 postek poprzez specjalne, nie wiem, specjalne urządzenie, specjalny booster, prawda, czyli kompresor, wydobyć ten gaz i dotrężyć go do 350 atmosfer i jeszcze niestety zostawić całą masę tego gazu w tych zbiornikach. Koszt takiego gazu to jest na dzień dzisiejszy około 80 zł za kilogram, podczas gdy, jeśli powiedzmy zawykorujemy to w firmie, ciągle przypominam, że mówimy o gazie, który nie spełnia wszystkich warunków czystości. Jeśli zapewnimy im hurtowy obrót, no to będzie to około 30 zł za kilogram. No, całe szczęście, że mamy deklarację, że gdzieś w okolicy tego roku będziemy mieć firmę, którą będziemy mogli pobrać gaz 5-9-dolarowy, to jest firma w Polsce. I dzięki temu będziemy mogli zrobić pełne badania tego autobusu, zanim go oczywiście nie wypuścimy z naszych rąk, bo ten autobus niestety, tak jak niektórzy nasi pracownicy, którzy wcześniej nie mogli znaleźć pracy, musi wyemigrować ze względu na brak tego gazu poza granicą Polski i tam już mamy upatrzone 3 czy 4 punkty w Holandii, prawda, które może być on eksploatowany. Najlepiej by było nam jednak eksploatować pod naszym rokiem i takie no, plany są, ale ta eksploatacja może się odbyć i może trwać góra 2 tygodnie, bo przy takich kosztach tego gazu ani my, ani firma, która by to eksploatowała, ani MPK, to mamy nadzieję, że to będzie MPK Lublin z panem profesorem Fulagą na czele, że tego tak muszę się robić, nie da ze względów czysto ekonomicznych. I teraz krótka ocena tego autobusu po tym, co zrobiliśmy. Jest tak, jeśli dynamika tego pojazdu, nie ma autobusowi czego zarzucić. Moc materii wodorowych jest wystarczająca, bo to z dużym zapasem, znaczy nigdy przy rozpędzaniu, bez warunka pełnego obciążenia tej energii nie zabrakło. Pewnie kierowcy się na to nie uskarżali. Jeśli chodzi o nas najbardziej oczywiście niepokoi tutaj układ chłodzenia, bo wymagania odnośnie baterii, tych baterii, które my mamy, dotyczące chłodzenia były bardzo takie ostre, wygórowane, ale udało się na to gorące dni ten autobus sprawował i opracował jest stabilny. No i oczywiście na koniec był ten test SORT 2, wykonany niestety dalej na tym gazie zanieczyszczonym, no, pokazał wynik no, przynajmniej przyzwoity, prawda? Może to oczywiście mamy tutaj jeszcze rezerwę na ten gaz czystszy. Myślę, że on będzie zostanie zastosowany, wynik zostanie znacząco poprawiony. I teraz co? Jak widzielibyśmy, biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, widzielibyśmy kolejne kroki modernizacyjne w tym autobusie. Po pierwsze, czego nie zrobiliśmy w temacie, czy wykorzystanie ciepła tego odpadowego z procesu wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie. Teraz to energię, to się wytracimy bezpowrotnie, a można ją będzie wykorzystać. Po drugie, chcemy zmniejszyć wysokość tego pojazdu, bo ona rzeczywiście może być barierą, prawda, jeśli chodzi o sprzedaż w niektórych miejscach. Producent osi obiecuje nam taką głęboką modernizację i biorąc pod uwagę już istniejące doświadczenia, one przede wszystkim to polegało na tym, że zastosują miejsce super singularne zastosują zwykłe bliźniaki, o co klienci już wołają dłuższego czasu i zmodernizują także, polepszą układ ten farownik, czyli ten układ, który zasila silniki elektryczne w piastarku. Oczywiście nie zamykamy oczu także na alternatywne warianty napędu, czyli inny napęd niż te silniki w kołach. Inny producent baterii, jeśli okaże się tak samo dobry, a dużo tańszy. No i w końcu coś takiego, co może jest jakąś przyszłością, to znaczy jeśli idzie o tę masę wodorowego, czy masę tego systemu wodorowego, czyli butli plus samego wodoru, bo wystarczy zestawić ze sobą takie dwa parametry. Jeden to jest masa wodoru, który przewozimy, to jest 34 kg. Natomiast masa tego systemu wodorowego, butli z ich podstawą, z pokrywami,
to jest około 900 kg. Czyli można powiedzieć, że 34 kg wozimy, tak powiem, opakowanie, które waży 900 kg. W związku z tym ten kierunek na wyższe ciśnienia, prawda, znaczy uzyskanie tego surowca w większej ilości, w mniejszej przestrzeni jest naszym zdaniem, że tak powiem, no, obiecujący. Dziękuję bardzo. Ogólny tytuł.